Pani minister, osoba naprawdę, naprawdę mająca problemy, powtarzam, albo intelektualne, albo moralne. Dziś wcześniej z tej mównicy mówiła o tym, że troską jej rządu, jej urzędowania będzie dbałość o to, żeby Polacy przypadkiem nie korzystali z energii pochodzącej z krajów niedemokratycznych. Niedemokratycznych. Pani minister, zapytałem, jak pani odróżnia energię demokratyczną od niedemokratycznej. Oczekuję na odpowiedź na to pytanie. Proszę mi na piśmie, na piśmie, proszę mi to wyjaśnić. Czym się różni energia demokratyczna od niedemokratycznej? Ponieważ na koniec dnia i na koniec waszego urzędowania płacą Polacy, płacą Polacy. I na to wy się godzicie. I 70 lat temu pani by tutaj siedziała w czerwonym krawacie i kochałaby pani towarzysza Stalina. Z towarzyszem Leninem i Trofimem Łysenką, jednym z geniuszy przodującej nauki radzieckiej. Teraz jest pani, no może nie ta kategoria, jest pani polską Gretą Thunberg. Tak, to nie pasuje, bo Greta Thunberg coś nie po linii i nie na bazie o ludobójstwie w Gazie powiedziała, w związku z tym nie będzie miała pomników, chociaż jest już w podręcznikach do polskiego. To pani minister pojechała do Brukseli i powiedziała, że proponuje stachanowski plan. Kto da więcej, co ja, mówił górnik Pstrowski, wzorem Stachanowa, prawda? Kto da więcej, co ja? Ci mówią 50%, ona mówi 90%. Kto da więcej? Kto więcej wydusi z Polaków? Kto Polaków wychłodzi, zamrozi? Kto Polaków unieruchomi po to, żeby te brednie, bo to wszystko brednie, szanowna pani, walka z dwutlenkiem węgla. Czy pani w ogóle wychodzi z gabinetu, pani widzi zielone listki na drzewach, fotosynteza, mówi to pani coś, ale pani walczy z dwutlenkiem węgla. To są wariaci. Lekarza, pani marszałek, lekarza, kaftan, naprawdę.